Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam ciężki knockout z walki Pernela Whitakera z Diosbelisem Hurtado. Akcja kończąca pojedynek jest często przywoływana jako przykład nie tylko brutalnego knockoutu, ale też niekompetencji sędziego ringowego. Pernell Whitaker jest uważany za jednego z najwybitniejszych pięściarzy wszechczasów. Popularny Sweet Pea został złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku, a na zawodowym ringu zdobywał tytuły Mistrza Świata w czterech kategoriach wagowych – lekkiej, superlekkiej, półśredniej i superpółśredniej. W styczniu 1997 roku, gdy powoli zbliżał się już do zakończenia kariery, przyszło mu zmierzyć się z Diosbelisem Hurtado w obronie mistrzowskiego pasa WBC w wadze półśredniej. Hurtado legitymował się wówczas świetnym rekordem 20-0, ale w pojedynku z tak wybitnym rywalem nikt nie dawał mu większych szans. Świat boksu czekał już na wielką walkę Whitakera z Oscarem de la Hoyą. Nie wydawało się możliwe, by Diosbelis Hurtado pokrzyżował te plany. Pojedynek rozpoczął się jednak niespodziewanie. Już w pierwszych sekundach Pernell Whitaker wylądował na deskach. Whitaker był ponownie liczony w szóstej rundzie. After he stops moving. And that's why Whitaker goes down. There's a pattern. They're calling that a knockdown. Hurtado moves when he's defensive. Mimo knockdownów trudno było jednak powiedzieć, że Diosbelis Hurtado pewnie kroczy po zwycięstwo. W międzyczasie sędzia odebrał mu 2 punkty za uderzenia w tył głowy, a w siódmej rundzie Kubańczyk przeżywał wyraźny kryzys kondycyjny. No jab by Hurtado, Whitaker walking right through. I think he heard him there. He heard him there. And Hurtado starting to hold on, and what began as a promising round for Hurtado is not good. His legs are starting to go. I think he's out of it, Dave. Hurtado przetrwał trudne chwile i wrócił do otoczenia z Whitakerem zażartych wymian. Dodatkowo w dziewiątej rundzie to Amerykanin został ukarany odjęciem punktu za ciosy w tył głowy. Po 10 z 12 zaplanowanych rund na kartach wszystkich sędziów prowadził Diosbelis Hurtado. Ostatecznie werdykt arbitrów nie był jednak konieczny. Walka zakończyła się w 11 rundzie w niezwykle brutalny sposób. There's a little bit of the jab that Whitaker has shown. A very unique style for Whitaker. Big stop by Whitaker. Hurtado in deep trouble. It's over. It's over. The refs should get in there. The refs should get in there. Way overdue. Way overdue. Did he stop it though? Did he stop it? Now he does. Now he does. It stopped. About 3 punches too late. Too late. What more do you want? The guy's balanced on the rope. Stop it. Pernell Whitaker trafił czystym ciosem z lewej ręki, po którym Hurtado osunął się na liny i był już właściwie znokautowany. Zanim jednak walka została przerwana, Sweet Pea wyprowadził kolejnych 9 uderzeń. Hurtado instynktownie trzymał rękawice wysoko, ale ciosy przechodziły przez jego gardę i siały spustoszenie. Półprzytomny Kubańczyk nie był już w stanie odpowiadać, ale sędzia Arthur Mercanti Jr. nie zastopował pojedynku, choć był bardzo blisko całej akcji. Gdyby Hurtado dosłownie nie zawisł na linach, zapewne dalej przyjmowałby ciosy na oczach stojącego jak słup soli arbitra. It's like Mercanti passed the regular course, failed the final. Yes, he was refereeing a very tight fight, but this is, that's just unreal. And it's the same punch over and over and over. That's when you see fatalities in boxing. Not when you're throwing flurries, it's the one punch where you're winding up. Great camera angle.
Jednym z zadań sędziego ringowego, moim zdaniem najważniejszym, jest ochrona zdrowia pięściarzy. W sporcie takim jak boks pomyłka arbitra może nawet kosztować życie. Pan Arthur Mercanti Jr. nie poniósł jednak żadnych konsekwencji. Błyskawicznie wrócił do sędziowania i do dziś prowadzi pojedynki podczas najważniejszych bokserskich gal. Mercanti nie został odsunięty nawet po tym, gdy pięściarz po prowadzonej przez niego walce poniósł śmierć. Stało się to w 2001 roku w pojedynku George'a Halida Jonesa z Beathevenem Scotlandem. Scotland przez 10 rund był niemiłosiernie obijany, ale Mercanti nie przerywał walki, choć powinien był to zrobić. Pokonany zawodnik zmarł w szpitalu kilka dni później. Konsekwencji zdrowotnych nie poniósł na szczęście Dios Belis Hurtado. Kubańczyk powrócił na ring 5 miesięcy po nokaucie ze strony Pernella Whitakera, a w 2002 roku został mistrzem świata WBA w kategorii superlekkiej. Dla Whitakera zwycięstwo nad Hurtado okazało się ostatnim triumfem w zawodowej karierze. Sweet Pea 3 miesiące później przegrał z Oscarem De La Hoyą, następnie zwycięstwo nad Andrzejem Piestriajewem odebrano mu ze względu na wykrycie w jego organizmie kokainy, a po dwóch kolejnych porażkach Whitaker zakończył karierę w 2001 roku. W nawiązaniu do dzisiejszego odcinka chciałbym polecić Wam mój film pod tytułem Szok w Atlantic City. Przedstawiona jest w nim sytuacja, w której znokautowany zawodnik również przyjął kilka ciosów za dużo ze względu na niezdecydowanie sędziego. Teraz zapraszam Was jeszcze do odwiedzenia strony 13 Runda na Facebooku i na dziś mówię Wam już do usłyszenia.